Kochani, witajcie w kolejnym odcinku Gastro Freaks! Yeah! Wiem, że czekaliście na to niczym na Kubę Wojewódzkiego. Niczym na 6224 odcinek Mody na Sukces, ale tutaj Rich Forrester rozmawiając ze swoim ojcem o tym, czy zjeść dzisiaj na śniadanie puszkę mielonki, czy może fasolkę po brytyjsku, nie gości. Dzisiaj będzie bardzo ciekawie, międzynarodowo, również smaczek sportowy. Jako wielki fan Legii Warszawa zawsze podziwiałem człowieka, który nazywał się Paweł Skrzypek, był obrońcą, dlatego dzisiaj gościmy jego brata Przemysława. Oczywiście to był taki mały... To nie jest brat. Nie był dobry żart. Jest tutaj, naszym gościem jest Przemysław Skrzypek. Tomasz, bardzo bym cię prosił o przedstawienie tej zacnej funkcji naszego gościa. Tak, z racji tego, że jesteśmy zaangażowani w dużą ilość projektów, mamy wielu partnerów i Przemek jest jednym z naszych kluczowych partnerów, bo jest jednym ze współzałożycieli PAKS-u, czyli Polsko-Arabskiego Klubu Społeczno-Gospodarczego. Oraz jest współzałożycielem Kongresu Polskiego Biznesu, super organizacji, w której też jesteśmy członkiem. Także kochani, będzie dzisiaj międzynarodowo, my co prawda, może nas nie znacie, ale jesteśmy znanymi restauratorami w takich krajach jak Mołdawia, Rumunia, Kazachstan, nie o wszystkim wiadomo, ale idziemy szerzej. Także temat arabski, wspominany. Tytuł odcinka brzmi Bydgoska restauracja w Dubaju. I czy my się otwieramy w Dubaju? Dokładnie. I tu oddam głos Przemkowi, który jednego dnia skontaktował się ze mną w celu współpracy w bardzo ambitnym projekcie. I Przemek, oddaję Tobie głos, może powiedz o tym projekcie. I czy bydgoska restauracja naprawdę otwiera się w Dubaju? No ja słyszałem, że się otwiera i to całkiem niedługo. Jeśli chodzi o sam projekt, to może zacznę od początku w ogóle. Skąd się wziął pomysł na współpracę z państwami arabskimi? Otóż w Bydgoszczy mamy nie tylko świetne restauracje, międzynarodowych restauratorów, ale też właśnie od 4 lat działa stowarzyszenie, którego mam zaszczyt być prezesem, Polsko-Arabski Klub Społeczno-Gospodarczy. I od 4 lat robimy takie innowacyjne projekty, które do tej pory jakby nie mieściły się w głowie czy polskim dyplomatom, czy przedsiębiorcom, łącznie z tym, że organizujemy polskie kolacje w Bejrucie, że organizujemy wizyty u prezydentów, że gościmy w Bydgoszczy wielu dyplomatów, robimy fora polsko-irackie, polsko-libańskie. Jedziemy do Syrii wtedy, kiedy wszyscy wyjeżdżają z Syrii, a my akurat tam jedziemy z odważnymi przedsiębiorcami. No i z racji tego, że zbudowaliśmy fajny zespół, mamy duże doświadczenie, to pojawiła się szansa na to, żeby podczas Expo w Dubaju, które zacznie się w październiku tego roku, będzie trwało pół roku, żebyśmy mogli tutaj z naszymi partnerami wystartować w konkursie na operatora polskiej restauracji. Właśnie na Expo w polskim pawilonie. Konkurs był organizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, która nadzoruje ten projekt z ramienia rządu polskiego. No i z tego co wiem, nasza oferta, połączone siły, jakby tutaj, jeśli chodzi o kwestie kulturowe z naszej strony, organizacyjne, jeśli chodzi o Was, plus wsparcie też naszego ambasadora kuchni polskiej, Marcina Szukaja. Chciałem właśnie podkreślić, że też ewenementem tej naszej współpracy jest to, że łączymy bydgoskich restauratorów, co czasami wydaje się trudniejsze niż połączenie Polski z Arabami. Zazwyczaj. Z krajami arabskimi, ale tak. Poza tym jeszcze łączymy Bydgoszcz i Toruń, bo w ekipie też mamy pół zespołu z Torunia, także takie naprawdę... I kibice Apatora i Polonii tak. Również lecą z nami do Dubaju. Jesteśmy ludźmi dialogu, tak na wielu płaszczyznach. Zawsze najlepiej sobie dobierać takie profesje, które łączą, a nie dzielą, także dlatego fajnie. My z Tomaszem sport, gastronomia, teraz dobry biznes. Dubaj, z czym kojarzy się Dubaj? Z milionami. My też chcemy być milionerami, takimi jak Bill Gates, Steve Jobs, Tomasz Komenda. Niesamowity przykład. No to chyba, także, jakie emocje Wam w takim razie towarzyszą w tym projekcie?
generalnie nigdy jako, powiedzmy, członek zarządu naszej spółki nie zdecydowałbym się na taki projekt, gdyby właśnie nie osoba Przemka, który jest takim mostem pomiędzy Polską a tą częścią świata, a kraje arabskie to jest zupełnie inna mentalność, kultura, język, załatwianie biznesów i tak dalej. Ale Przemek właśnie zapytał mnie, czy z racji tego, że jesteśmy troszeczkę nienormalni i otwieramy restauracje w pandemii, mamy dużo różnych projektów, stwierdził, że... Wszędzie, z każdym, o każdej porze. Może ci ludzie rzeczywiście też podołają temu i wspólnymi siłami wygraliśmy ten konkurs. No emocje są duże, jest dużo też niepokoju, dużo pracy, niesamowita ilość pracy, dużo współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, bo są takie czynniki od prozaicznych jak załatwienie terminala, rozliczanie się księgowo, po dobór menu, trzeba na niektóre potrawy uważać, bo nie wszystko jest tam akceptowane, więc no jest to niesamowite przedsięwzięcie, ale dla nas też mega ambitny projekt, który może pomóc nam też fajnie odbić się po tym ciężkim okresie lockdownu, więc troszeczkę nie możemy się doczekać. Ja kiedyś byłem w Dubaju i no jest to zupełnie jak trochę z bajki świat i nasza ekipa też nie może się doczekać, więc bardzo się cieszymy. Mateusz na pewno zachwyci gości na Expo swoim fantastycznym głosem. No na pewno i również hostingiem, jakby całą tą otoczką gastronomiczną. Nigdy nie byłem w krajach arabskich, także... A nie, byłem. Jezus, byłem. Ale teraz nie chcę strzelić jakiejś kawy. To wystarczy, że byłeś. Wystarczy, że byłem. A ja zadam panu wtedy prezesowi Przemysłowowi, naszemu kochanemu, pytanie, który z krajów arabskich jest tobie może, masz jakiś może ulubiony, najbliższy? Czy jest to tak jak w Arabowie, my ich jako Słowianie postrzegamy, że Arabowie, myślę, że tak się za bardzo nie wgłębiamy w różnice między nimi, a czy one faktycznie istnieją tak jak powiedzmy między nami z Słowianami, że są takie dosyć, tak naprawdę są wspólne mianowniki, ale jednak są wyraźne. No pewnie, to nie jest jakby monolit i to widać na wielu płaszczyznach właśnie religijnej, kulturowej, politycznej, są różne sojusze. Niektórzy współpracują z Izraelem, inni nie współpracują, czy nawet więcej. Jeśli chodzi o to, który kraj jest mi najbliższy, no to z racji tego, że taką ścisłą współpracę mamy i wiele razy byliśmy w Libanie i nasi przyjaciele z Libanu też gościli w Bydgoszczy wiele razy i tu w restauracji. Tak, u was praktycznie zamieszkali, tak? Tu się pochwalę, że właśnie jeden z przyjaciół, którego serdecznie pozdrawiam, ma bodajże flagę wytatuowaną. A to jeden z na przedramieniu. Tak. I mogę się pochwalić, że byłem osobą, która na ulicy go zaczepiła, bo oglądał akurat Stary Port, kolejną z naszych 16 restauracji. I mówię, o, a pan ma flagę Libanu wytatuowaną. Mówię, ale czad, nie? W ogóle był mega zimny. Mówię, skąd i wiesz, jaka jest flaga Libanu, nie? No, ale no... Liban właśnie jest takim ciekawym krajem, bo jest niedoceniany, to jest mały kraj. Natomiast jeśli mówimy tutaj o kontaktach biznesowych, to diaspora libańska jest no, jedną z najsilniejszych na świecie, jeśli chodzi o biznes, o gospodarkę. I my jako Polacy nie musimy wcale wyważać otwartych drzwi, tylko nawiązując właśnie ścisłą współpracę z biznesmenami z Libanu, mamy praktycznie otwarte drzwi na rynek arabski, afrykański, południowoamerykański, bo Libańczyków w Libanie żyje 5 milionów, natomiast poza Libanem no, przynajmniej 15. I to zazwyczaj są też bardzo wpływowi biznesmeni. Stolica w Bejrucie? W Bejrucie, jak liczna jest ta populacja mniej więcej? W samym Bejrucie ile żyje? Znaczy to ciężko tak rozdzielać. To jest tak bardziej skumulowane na stolicę? Tak, jako jedna aglomeracja. Bejrut, nie wiem ile ma mieszkańców, tak w zakresie administracyjnym 2 miliony, może no coś koło tego. Natomiast to jest Nie, po prostu przy 5-milionowej populacji bym ciekawy, ile jest skumulowanych stricte znaczy, z racji tego, że to jest właśnie małe państwo, to jest chyba nawet nie ma powierzchni naszego województwa kujawsko-pomorskiego i są wzgórza też, także no wszędzie jest jakby zurbanizowane tam, gdzie sięga wzrok. Troszkę jest właśnie mniej zurbanizowany Liban, jeśli się jedzie na południe albo na północ. To, co warto też podkreślić, to Liban to są starożytni Fenicjanie, pierwsze porty i tak dalej, w Tyrze. To właśnie było organizowane na terenie dzisiejszego Libanu.
Więc oni jakby biznes, kontakty międzyludzkie to mają we krwi, w genach. Poza tym to są bardzo, bardzo przyjaźni, sympatyczni ludzie. I co warto podkreślić, też Liban jest jedynym krajem arabskim, gdzie prezydent jest chrześcijaninem. Bardzo ciekawe. Tak, jest konstytucja, która mówi o tym, że prezydent właśnie jest chrześcijaninem, premier jest sunnitą, a marszałek parlamentu szyitą, więc jest taki ciekawe takie rozwiązanie, które ma swoje plusy i minusy, ale też co dla nas warte podkreślenia, to jest taka legendarna pielgrzymka Jana Pawła II do Libanu z lat 90., kiedy i wszyscy, i muzułmanie, i chrześcijanie, praktycznie całe państwo wyległo na ulicę i wtedy nasz papież powiedział, że Liban to jest przesłanie dialogu dla świata. I właśnie to chciałem też podkreślić, że te projekty, które robimy, to mają nie tylko wymiar biznesowy, ale też właśnie ten kulturowy, cywilizacyjny, religijny, że ten nasz projekt to nie są tylko pieniądze, ale to jest coś więcej, że chcemy budować wartości i podobnie będzie przy naszej restauracji w Dubaju. Jak najbardziej. Piękną historię opowiedziałeś. Myślę, że więcej tego typu historii powinno też się opowiadać w naszych dziennikach różnego rodzaju, niż to, że chrześcijanie i muzułmanie to jest zupełnie... Słuchajcie, temat rzeka, tak naprawdę... Bo tu audycja ucząc bawi, bawiąc uczy, tak. Dużo show. Cieszę się, że była rozmowa na poziomie, zanim przejdziemy do rozmów z naszymi kucharzami na przykład. To na pewno. Będziemy chcieli też tworzyć taki vlog z tej całej przygody dubajskiej. Nasze pierwsze wizyty tam. Będziemy też łączyć się na żywo z Dubajem, jak już będą Expo trwać. Ja tylko dodam, że Expo to są jak igrzyska olimpijskie biznesu i przedstawicielstwa krajów, bo przez normalne Expo przewija się około kilkunastu milionów ludzi przez okres pół roku, co jest niesamowitą cyfrą. Tak liczymy, że przez restaurację przewinie się jakieś 250 tysięcy klientów. Tak. Przez pół roku, także to pokazuje skalę w ogóle możliwości całego projektu. Dziękujemy Przemkowi za dzisiaj. Dzięki. Na pewno będziemy się częściej spotykać. W dalszej części programu Adam pokaże wam, jak zrobić następny koktajl. Mateusz zaśpiewa, strzelam, że może coś dżemu? A może, myślałem, że coś z repertuaru naszego kolejnego gościa, czyli Maryli Rodowicz, ale możemy zostać przy dżemie. Może być w dżemie. A chłopacy z kuchni pokażą wam, jak zrobić ciekawy posiłek w warunkach domowych. Dzięki wielkie. Dziękujemy bardzo Przemkowi. Dziękujemy wam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.